i serce. Uwielbimy dzisiaj Jezusa, uwielbimy dzisiaj naszego Pana, naszego Króla, naszego Zbawiciela, naszego Boga, bo Bóg powiedział: nigdy was nie zostawię. Nie zostawiłem, nie zostawię. Bóg jest dobry. Pan Jezus Chrystus, ten, który był, jest i będzie i powróci znów. Ten, który jest Bogiem, Bogiem mocnym, Bogiem wielkim, Bogiem potężnym. Thank you.
cały świat usłyszy. Nasz Bóg pokonał śmierć. Zwycięski dni, to zmartwychwstały Król przywraca życie.
szczycie. W nim mamy wolność. W Jezusie. I tylko w Jezusie. Nie ma nikogo innego. Jest powiedziane, że kobieta, która dotknęła się płaszcza Jezusa, została uzdrowiona. Jest również powiedziane, że gdy dotkniesz się Jezusa, gdy dotkniesz Jego płaszcza, gdy dotkniesz Jego szaty, to gdy wierzysz w Niego, wierzysz w to, że On może Cię uzdrowić, uwolnić, dać Ci nowe, lepsze życie, które będzie w pełni, bo to życie będzie w Nim, bo to życie będzie ukryte w Nim, bo to życie nie będzie tylko nowe, nie będzie tylko przemienione, ale one będzie ukryte w samym Jezusie. I chcę Wam powiedzieć, że gdybyśmy tak bardzo wierzyli, jak ta kobieta, która dotknęła się szaty Jezusa, mówiąc: Panie, ja miałam w sercu, w myślach to, że gdy dotknę Twych szat, odzyskam zdrowie. I ta kobieta odzyskała zdrowie. Ta kobieta przyszła do Jezusa, bo czuła, może wiedziała, kim On jest. Ale czy my dzisiaj wiemy, kim jest Jezus? Czy rozumiemy to, że On jest Bogiem? Czy rozumiemy to, że On jest Synem Bożym? Bóg jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy osoby są jednym Bogiem. Więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. I chcę Wam powiedzieć, że gdybyśmy przyszli do Jezusa, chcąc dotknąć się Jego szaty, gdybyśmy wierzyli w to, że Jezus może nam pomóc, może nas uzdrowić, uwolnić, to tak się stanie. Przyjdź do Jezusa, dotknij Jezusa szaty. Przecież w Jezusie mamy wszystko. W Jezusie mamy uzdrowienie, uwolnienie. W Jezusie mamy prawdziwą wolność, której nie może nam dać żaden inny człowiek. Świat nie może nam dać wolności. Wolność może dać tylko Jezus. Gdy przeprawili się na drugi brzeg, przybyli do Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy rozpoznali go i rozgłosili tę wiadomość po całej okolicy. Przyniesiono do niego wszystkich chorych. Prosili go, aby pozwolił im tylko dotknąć frędzli jego płaszcza. A kto dotknął, był uzdrowiony. Kto dotknął Jezusa płaszcza, frędzli, to został uzdrowiony, dlatego że od Jezusa
Od Jezusa wychodziła moc, której nie da się wytłumaczyć. Moc Boża wychodziła z Niego, szło od Niego uzdrowienie, uwolnienie. Ludzie odzyskiwali wzrok. Mogli chodzić, gdy nawet przez całe swoje życie nie mogli chodzić. Trędowaci byli uzdrawiani, uwalniani. Ślepi zaczęli widzieć. Niemi też zostali uzdrowieni. I mnie to zawsze, wiecie co? Jak to powiedzieć? Ja zawsze, gdy powiedzmy oglądam albo czytam moment, gdy Jezus ucisza burzę, nawet natura, nawet burza była mu posłuszna. Wszystko było, jest i będzie posłuszne Jezusowi. I nikt tego nie zniszczy, nikt tego nie pokona, bo nikt nie jest w stanie tego zniszczyć. Nikt nie jest w stanie pokonać Boga. Dotknij się Jezusa. Przyjdź do Niego. Dotknij się Jego. A zobaczysz, że Twoje życie będzie lepsze. Twoje życie będzie w pełni. Z Twojego życia zniknie to, co nigdy nie powinno być. Ale pamiętajcie również, że w życiu ten, kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Nie oznacza to jednak, że Pan nie chce nas uzdrowić. Bo Pan chce nas uzdrowić, ale musimy iść za Nim, słuchając Jego głosu, słuchając Jego posłuszeństwie, bo On jest wielkim, jedynym, potężnym Bogiem i nie ma innego Boga. I wiecie, tutaj również znalazłem takie słowo, przepraszam, odwagi. Odwagi. Czyli trzeba być odważny. Pan nam mówi, bądźcie odważni, nie bójcie się, przyjdźcie do mnie. Idźcie przez ten świat ukryci we mnie. Idźcie przez ten świat z wiarą, z nadzieją. Mówcie innym o Jezusie. Głoście Ewangelię. I co zrobił Jezus? Co zrobił również Jezus? Otwierał oczy niewidomym. Odwrócił ich od ciemności ku światłu, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie, czyli wiarę w Jezusa, otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Czyli to oznacza, że gdy przyjdzie nowe Jeruzalem, to w nowym Jeruzalem będzie każdy, kto zostanie zbawiony. Bo sąd ostateczny, w którym Jezus będzie sądził, ten sąd się odbędzie. Ten sąd będzie, czy tego chcemy, czy nie. Więc tak, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako doskonały wyraz waszego kultu. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża. Co szlachetne, co miłe, co doskonałe. Mocą danej mi łaski nakazuję każdemu z was,
aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg dał każdemu wierze. Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadanie, tak też my, liczni, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. Mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Ma ktoś dar prorokowania. Przepraszam. Ma ktoś dar proroctwa? Niech prorokuje zgodnie z wiarą. Otrzymał ktoś dar posługi? Niech posługuje. Ktoś inny dar nauczania? Niech naucza. Jeszcze inny dar zachęcania? Niech zachęca. Kto rozdaje? Niech rozdziela z prostotą. Ten, kto przewodzi, niech to wykonuje z gorliwością. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Więc nowe życie w Chrystusie oznacza dawać. Dawać coś od siebie, nie oczekując zwrotu. Dawać. Gdy idziemy służyć ludziom w imię Jezusa, to idziemy dać. Dać coś od siebie. Dać coś, co otrzymaliśmy od Pana. Coś, co otrzymaliśmy od Jezusa w Bożej łasce, w Bożym miłosierdziu. Dawać oznacza pokazywać bliźniemu miłość, którą darzymy. I tą miłość powinniśmy dawać każdemu człowiekowi. Okazywać miłosierdzie takie, jakie nam okazuje miłosierdzie Bóg. A Boże miłosierdzie jest największe. Boże miłosierdzie jest potężne. Bóg ma dla nas miłosierdzie, bo Bóg nas kocha. Bóg nigdy nas nie zostawił, nie zostawi. I pamiętajcie o tym, że nigdy, totalnie nigdy nie jesteście sami. Nie jesteście sami, nawet wtedy, gdy wszyscy ludzie od was odejdą, nawet wtedy, gdy siedzicie w swoim pokoju i czujecie samotność, pamiętajcie, nigdy nie jesteście sami. Ponieważ gdy ty siedzisz w swoim pokoju, opierając się o ścianę, w kącie, na łóżku, to pamiętaj, że jest Jezus, który pragnie cię przytulić, pragnie położyć swoją dłoń na twym ramieniu i powiedzieć: będzie wszystko dobrze, bo ja jestem przy tobie. Jezus jest przy tobie. Jezus jest przy tobie. Jezus jest właśnie przy tobie. Przy mnie. Przy każdym człowieku na świecie. Zło. Które się dzieje na tym świecie. Wiem, tak nie powinno być, ale pamiętajcie, że ten świat nie jest dobry, że ten świat już jest dawno, dawno, dawno zatruty tym, co robi szatan. Nienawiścią, złością i innym złem, które przejawia się przez ludzi, którzy nie chcą przyjmować Jezusa, którzy odrzucają Jezusa. Pamiętajcie, że ten, kto odrzuci Jezusa i będzie czynił źle, to będzie czynił źle, bo Jezus nie będzie interweniował w jego życiu, ponieważ Jezus jest dżentelmenem. Jeżeli odrzucasz Jezusa, jeżeli mówisz: Jezu, nie chcę ciebie, nie mieszaj się w moje życie, to On się nie będzie mieszał w twoje życie, ale pamiętaj, że gdy mówisz, że nie chcę Jezusa, gdy mówisz: nie wierzę w Jezusa, nie wierzę w Boga, ale gdy w twoim życiu zaczyna się dziać coś
coś złego, wojna, głód, nie wiem, bezdomność, czy jakieś bardzo złe sytuacje w twojej rodzinie. To wtedy ludzie mówią, gdzie jest ten Bóg? Ale przypomnij sobie, że to ty pierwszy, to ty pierwsza odrzuciłeś, odrzuciłaś Boga ze swojego życia. Więc jak on może zareagować, gdy twoja, gdy wiesz, według twojej woli po prostu odrzuciłaś Boga. Nie chcesz w niego wierzyć, więc jak on zareaguje, skoro jest dżentelmenem? Skoro Bóg jest dobry. Więc nauczcie się, że gdy ktoś odrzuca Boga, że gdy ktoś nie chce w niego wierzyć, a potem się dzieje w jego życiu coś złego, bo wtedy, gdy odrzucamy Boga, wchodzi szatan. I szatan próbuje nas niszczyć, zniszczyć. Szatan próbuje zniszczyć ludzkość. I wtedy, gdy się dzieje coś złego na świecie, to nie jest winą Boga. Bóg dopuszcza to zło, bo wie i pragnie, aby z tego zła wydobyło się dobro. I to ma największy sens. Jest to sensowne, pamiętajcie o tym. Ja jeszcze udostępnię tego live'a, teraz jeszcze na szybko. Udostępniłem, bo te słowa muszą być usłyszane przez jak największą liczbę osób. Osób, ludzi, którzy powinni żyć z Chrystusem, w Chrystusie. Poczekajcie chwilkę. Więc zapamiętajcie te słowa. My wracamy do uwielbienia, wracamy do modlitwy i modlcie się za Ukrainę. Modlcie się, aby ta wojna skończyła się i modlcie się o to, aby Bóg pomógł Ukrainie, aby Bóg pomagał każdemu człowiekowi, który tam się znajduje, który tam pomaga swoim bliskim, innym, w sensie dalszym bliskim, tak? Bliźnim. Każdy, kto pomaga bliźniemu, każdy, kto po prostu walczy za swój kraj. Módlmy się poprzez uwielbienie naszego jedynego, prawdziwego Boga, Boga Jahwe, Bóg Ojciec, Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty. Amen.
Panie. Jest wielka tajemnica, kochani.
kiedy zgromadzamy się w imieniu Jezusa, aby Go uwielbiać, aby w pokorze stawać przed Jego tronem, aby ogłaszać Jego potężne imię. On przychodzi i zasiada w chwałach swojego ludu. Amen. Amen. Pan nas błogosławi swoją obecnością również dziś. I tak naprawdę Pan Jezus jest tym, który nam dziś usługuje. Mimo że gromadzimy się nie po to, żeby coś od Niego dostać, ale po to po prostu, by otoczyć Jego imię chwały, by ogłosić Jego potężne, święte imię. Mimo to On przychodzi i nas błogosławi. Dotyka naszych serc i zaprasza nas również do swojego stołu. Jest jeden Bóg i jeden stół, z którego nas zaprasza. I pragnie nam usługiwać. Na tym stole jest chleb, jest też kielich, który symbolizuje nowe przymierze w Jego krwi. Ale kiedy zajrzymy głębiej do Bożego Słowa, możemy zobaczyć, że są tak naprawdę dwa kielichy. I chciałbym, żebyśmy zerknęli na kilka wersów, które mówią o zupełnie innym kielichu. Psalm 75 mówi: w rękach Pana jest kielich i wino spienione od przypraw. On je nalewa, owszem, do samego dna wypiją je wszyscy bezbożni tej ziemi. Jeremiasz mówi: oto co powiedział do mnie Pan, Bóg Izraela. Weź z mojej ręki ten kielich napełniony winem gniewu. Napój nim wszystkie narody, do których sam Cię wysyłam. A Izajasz mówi: przebudź się i powstań, Jerozolima, która piła się z rąk samego Pana. Kielich pełen Jego zagniewania. To jest kielich, który symbolizuje nasz upadek, nasz grzech, naszą słabość, naszą śmierć. Kielich, który jest pełen Bożego gniewu i który tak naprawdę każdy z nas trzyma w swoje ręce. Który należy się Tobie i mnie. Bez względu na to, jak sprawiedliwy jesteś w swoich oczach, jak wiele dobrych uczynków udało Ci się już za Twojego życia zrobić, to wiedz, że każdy z nas trzyma w ręku kielich Bożego gniewu. Bo w Bożych oczach wszyscy spojrzeliśmy jak owcy. Każdy z nas spojrzał na własną drogę. A nawet nasze najbardziej chwalebne czyny i działania są w Bożych oczach niczym. Ale Izajasz zapowiada coś więcej i mówi dalej: tak mówi Twój Bóg. Oto zabieram z Twojej ręki kubek z odurzającym napojem, kielich pełen mojego wzburzenia i już więcej z niego pić nie będziesz. Amen. 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 Kiedy w Ewangelii czytamy historię, gdy Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany, kiedy był w Getsemane i modlił się takimi słowami: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Kielich gniewu, kielich grzechu, całej ludzkości, ale niech Twoja wola się spełni, nie moja. Próbuję sobie wyobrazić, jak bardzo cierpiał Jezus, a Ewangelia mówi, że Jego krople potu były jak krople krwi. I tak naprawdę Pan Jezus zamiast nas wypił do samego dna kielich Bożego gniewu. Wyciągnął z mojej i Twojej ręki kielich beznadziei, kielich upadku, kielich śmierci. I dziś, również dziś podaje kielich nowego przymierza. Jeśli tylko chcesz z Nim dokonać tej niesamowitej niebiańskiej wymiany, za darmo, z Jego łaski, w pełni zapłacone. Bo jest powiedziane, że On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał na sobie nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że w zasadzie słusznie jest zraniony i uderzony przez Boga. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa. Zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju. A Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Amen. Amen. Więc kochani, za każdym razem, również dziś, kiedy sięgamy po chleb, kiedy sięgamy po kielich, to mówimy tak: Panie, przyjmuję Twoją łaskę, przyjmuję Twoje przebaczenie, przyjmuję Twoją doskonałą miłość.
ilekroć sięgacie po chleb, ilekroć pijecie z tego kielicha, pamiętajcie moją śmierć za was. Aż zasiądziemy razem w moim królestwie przy jednym stole. Aleluja, Panie, dziękujemy Ci razem. Dziękujemy Ci za to, czego dokonałeś, jak potężny, jak skuteczny i niesamowity jest dzieło krzyża. I dziś wyciągamy nasze ręce po chleb i po kielich i przyjmujemy wszystko, co masz dla nas. Z wiarą, patrząc na Ciebie. Amen. 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 I to będzie już praktycznie prawie koniec tej transmisji na żywo. Chciałbym Wam podziękować za to, że byliście, za to, że tutaj ze mną spędziliście czas. Mam nadzieję, że też uwielbialiście naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem, jest Królem, jest Bogiem, jest naszym Zbawicielem. On jest naszym Wybawcą. On poszedł na krzyż za moje grzechy i za Twoje grzechy. I otworzył bramy nieba. I mamy życie wieczne. I gdy Jezus powtórnie przyjdzie, że gdy każdy, kto się zbawi, wejdzie do Nowego Jeruzalem, to tam zbawieni zasiądą przy jednym stole z Jezusem. I będą się radować wiecznością. I nigdy nie umrą. Bo wieczność to jest wieczność dana w Jezusie Chrystusie. Pomódlmy się, bracie, siostry, pomódlmy się modlitwą Ojcze Nasz za Ukrainę, za Polskę, za nas. Za to, żebyśmy się nawracali, za to, żebyśmy żyli w pełni, czyli żyć w pełni, to żyć z Jezusem w Jezusie. I abyśmy byli posłuszni Bogu i abyśmy byli prawdziwie dziećmi Bożymi, synami i córkami Najwyższego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oddajmy jeszcze raz chwałę Panu. Panie, dzisiaj oddajemy Ci chwałę, cześć, bo Ty jesteś najwyższy. Ty jesteś święty, Ty jesteś błogosławiony. Jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Zbawicielem. Chwała Tobie, Panie. Wszelka cześć Tobie się należy, wszelka chwała Tobie się należy. Panie Jezu, wysłuchaj naszych modlitw. O wolność, o pokój na Ukrainie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam. Jeszcze raz dziękuję Wam, że byliście. Módlcie się za Ukrainę. Módlcie się o swoje własne nawrócenie. Módlcie się o nawrócenie tych, którzy nie wierzą w Pana. Jezus żyje, Jezus istnieje, Bóg jest, Bóg istnieje, Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny. Amen.